Bardzo serdecznie witam na wykładzie Wszechnicy Polskiej Akademii Nauk. Bardzo serdecznie witam pana profesora Jacka Hołówkę, dziękując, że zechciał przyjąć zaproszenie do wygłoszenia wykładu. Pan profesor będzie mówił na temat ważny i myślę ważny nie tylko dla nauki. Będzie mówił na temat ważny dla życia społecznego, świadomości społecznej, mianowicie na temat sporów bioetycznych, które no, co tu dużo ukrywać, angażują opinię społeczną, angażują intelektualistów i bardzo się cieszę, że właśnie mogliśmy pana profesora poprosić o wygłoszenie wykładu na ten temat. Panie profesorze, bardzo proszę. Bardzo dziękuję za wprowadzenie. Dzień dobry państwu. Nazywam się Jacek Hołówka, pracuję w Instytucie Filozofii po drugiej stronie ulicy na Uniwersytecie. Zajmowałem się przez wiele lat etyką, teraz jestem w Zakładzie Filozofii Analitycznej. Prawdopodobnie ślady jednego i drugiego zainteresowania będą widoczne w tym, co chciałbym państwu dzisiaj powiedzieć. Problem, którym się będziemy dzisiaj wspólnie zajmować, to jest kwestia nieporozumień, konfliktów i różnicy poglądów dotyczących bioetyki. Bioetyka w pewnym sensie jest wyodrębnioną dziedziną w obrębie filozofii moralnej. Czasem się sądzi, że kieruje się jakimiś własnymi prawami. Ja sądzę, że taki sposób widzenia bioetyki jest nieco tendencyjny i przesadny. To, co naprawdę jest bardzo charakterystyczne dla bioetyki, odróżnia ją od wielu innych działów filozofii moralnej, to jest tylko sprawa sporów. Spory bioetyczne są sporami innego typu niż te spory moralne, którymi normalnie się zajmuje filozofia moralna, dlatego że w sporach bioetycznych do głosu dochodzą rozmaite racje. Przede wszystkim racje medyczne, w dużym stopniu racje religijne, w jakimś stopniu także argumenty dotyczące konstrukcji nauki oraz normatywnych konsekwencji płynących z nauki. No i wreszcie rzecz bardzo ważna, to znaczy racje ściśle filozoficzne. Jak państwo zgadują, przede wszystkim się opowiadam po stronie racji filozoficznych, ale staram się zachować jakiś rodzaj bezstronności i umiaru w widzeniu tych sporów. I wobec tego z góry państwa przestrzegam, że wnioski, do jakich dojdę, będą dosyć sceptyczne i ograniczone. Zasadnicza teza, którą chciałbym dzisiaj postawić, brzmi następująco, że spory bioetyczne są w zasadzie nierozwiązywalne. Są nierozwiązywalne i powinniśmy się przygotować na to, zgodzić się z tym, żeby z jednej strony dobrze znać argumenty, jakie padają w tych sporach, ale całkowicie wyrzec się nadziei na to, że strony, które wchodzą w spór, są przygotowane na to, żeby zrezygnować albo ustąpić ze stanowiska, które przyjęły. Ja chciałbym państwu przedstawić tę myśl w 20 punktach. To będzie wyraźnie numerowane i wyraźnie pokazane na planszach. To jest w gruncie rzeczy dla państwa wygody. Gdyby ktoś z państwa chciał odnieść się do poszczególnych kwestii, to bardzo łatwo wrócimy do odpowiedniego slajdu i wtedy będziemy mogli się zajmować poszczególnymi problemami, które tutaj się pojawią. Chociaż wniosek, do którego będę dążył, jest negatywny, to mimo wszystko sądzę, że on jest bardzo przydatny i społecznie istotny. Znaczy, chciałbym państwa zasugerować taką myślą, że zamiast starać się znaleźć uniwersalne prawdy i uniwersalne zasady, które pozwalają rozwiązać konflikty, przed którymi staniemy, lepiej zrobić coś innego. To znaczy w miarę możliwości rozdzielać ludzi, którzy mają różne i odrębne poglądy. Wszyscy pamiętamy, że jakieś pół roku temu powstał dość taki trudny do rozwiązania spór związany przez decyzje podejmowane przez profesora Hazana, który odmówił spełnienia oczekiwań jednej z pacjentek, za co poniósł pewne konsekwencje administracyjne, jak państwo wiedzą. Moim zdaniem tego rodzaju sytuacje są dosyć bulwersujące z jednej strony, ale gorszące z drugiej strony i należy ich unikać. Myślę, że obecny sposób zorganizowania opieki medycznej w Polsce jest w ogóle bardzo mało efektywny i źle pomyślany. Narodowy Fundusz Zdrowia jest organizacją molochem, która pełni funkcję monopolisty, nie jest w stanie spełnić oczekiwań i przede wszystkim zobowiązań czysto prawnych, konstytucyjnych, które przypominane są pacjentów, kiedy nie mogą otrzymać właściwej pomocy medycznej. I byłbym zdania, że praktycznie
najlepszym sposobem dla rozwiązania problemów zaspokojenia potrzeb zdrowotnych jest rozwiązanie NFZ-u i stworzenie na jego miejsce wielu konkurujących ze sobą kas chorych. Takie kasy chorych istnieją w rozmaitych innych krajach. W Polsce istniały przed II wojną światową. Główną zaletą kasy chorych jest to, że każdy pacjent wybiera sobie program ubezpieczenia, który uznaje za najbardziej korzystny dla siebie, w jakim stopniu odpowiednio do siły swoich przekonań prozdrowotnych opłaca udział w takim programie. Częściowo ten sam program jest opłacany także przez samego ubezpieczyciela i w jakim stopniu jest opłacany także z dotacji państwowej. Ale po pierwsze, dotacja państwowa jest wtedy dosyć ograniczona. Podatki można obniżyć, co, jak sądzę, jest dość istotnym czynnikiem dla takiego żywego rozwoju ekonomicznego. A po trzecie, cały system staje się bardziej racjonalny i bardziej funkcjonalny. Gdyby doszło do takiego przetworzenia i takiego zmiany organizacyjnej, bardzo zasadniczej, to wtedy oddzielenie rozmaitych sposobów oferowania opieki medycznej, w szczególności takich jednostek medycznych, czy instytucji i klinik, które są wyraźnie motywowane przez względy wyłącznie świeckie i medyczne, od tych, które są motywowane przez względy religijne i medyczne, oddzielenie ich stałoby się proste i łatwe. Nie wyglądałoby to na jakiś rodzaj sekowania czy dyskryminacji jednej czy drugiej grupy. I takie są wnioski praktyczne. Teraz zajmę się sprawą teoretyczną i zasadniczą. Czy tego rodzaju wniosek, jak Państwu przedstawiłem, jest istotnie nieunikniony? I moim zdaniem on jest nieunikniony i Państwo zaraz zobaczą dlaczego. Sądzę, że spory bioetyczne toczą się głównie między zwolennikami stanowiska religijnego i stanowiska świeckiego. Teraz jak wygląda stanowisko religijne? Nie bardzo chciałbym wchodzić w szczegóły. Na pewno najważniejsze jest stanowisko Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce, dlatego że on ma bardzo silny wpływ i znaczną rzeszę wyznawców. I w stanowisku Kościoła rzymskokatolickiego problemy związane z bioetyką są wyraźnie zdefiniowane. Istnieje encyklopedia bioetyki, która została wydana jako komentarz do oficjalnego stanowiska Watykanu i wobec tego nie ma tutaj sporów w obrębie samego stanowiska religijnego. Te spory są trudne, ponieważ tylko z pozoru opierają się na argumentach bezstronnych i dających się zaakceptować przez obie strony. Konflikt religijny nigdy nie jest rozwiązywany w sposób racjonalny. Próby rozwiązania go w sposób racjonalny były oczywiście podejmowane przez 2000 lat, ale wszystkie kończyły się fiaskiem. To znaczy zupełnie innego rodzaju czynniki pełnią tutaj istotną rolę sprawczą. I tak w szczególności zwolennicy obu stanowisk chętnie powołują się na prawo naturalne, uniwersalne intuicje moralne, obowiązujące prawo stanowione, na tradycję, zdrowy rozsądek, przyzwoitość i zwykłą ludzką wrażliwość. W istocie jednak te hasła mają naraz wspierać dwa wykluczające się wzajemnie stanowiska, a to jest logicznie niemożliwe. Samo postawienie sporu wyklucza możliwość rozwiązania tego sporu. Jeżeli obie strony powołają się na te same najwyższe i zasadnicze wartości czy normy, którymi się kierują, tak jak one tutaj są wyliczone. Prawo naturalne, uniwersalne intuicje, obowiązujące prawo stanowione, tradycje, zdrowy rozsądek, przyzwoitość, zwykłą ludzką wrażliwość, to okazuje się, że te rzekomo najwyższe wartości nie są bezstronne. One są za każdym razem interpretowane albo w duchu religijnym, albo w duchu świeckim. I w związku z tym dwa tutaj argumenty chciałbym przytoczyć. Nie tyle argumenty, co takie zasadniczą charakterystykę dwóch stanowisk. Stanowisko religijne opiera się na bardzo silnych religijnych zasadach. Człowiek został stworzony przez Boga, nie jest panem swego życia, ma wypełniać nakazy religijne, nie ma prawa ich podważać w oparciu o argumenty odwołujące się do szczęścia doczesnego albo nawet w oparciu o argumenty racjonalne czy naukowe. W tej sprawie bardzo silnie jest, akurat w odniesieniu do bioetyki, kontynuowana tradycja świętego Augustyna, który był przekonany o tym, że kiedykolwiek rozum wchodzi w konflikt z wiarą,
musi ustąpić, dlatego że dopiero przez wiarę jesteśmy w stanie zrozumieć to, co rozumiemy. Nawet jeżeli dominującą orientacją współcześnie w filozofii religijnej jest być może bardziej tomizm niż augustynizm, czego nie jestem pewien, bo Tomasz bywa także krytykowany. Ma prawdopodobnie więcej zwolenników niż święty Augustyn. To jednocześnie w odniesieniu do bioetyki dużo wyraźnie akcentuje się stanowisko świętego Augustyna, czyli zasadę credo ut intelligam. Po to wierzę, żeby mógł zrozumieć. Nie da się rozumieć niczego bez wiary. Drugie stanowisko to jest to stanowisko świeckie. Człowiek jest organizmem biologicznym, powstałym w wyniku naturalnej ewolucji. Nie ma obowiązku myślenia w kategoriach religijnych i ma prawo ułożyć sobie życie w zgodzie ze świeckimi zasadami moralnymi rozpowszechnionymi w kulturze. Jak Państwo widzą, te dwa stanowiska są diametralnie różne. Można się wzajem szanować, można się wzajem starać zrozumieć, ale nie można zbudować wspólnego stanowiska dla ludzi, którzy przyjmują zasady opisane w punkcie pierwszym, stworzony przez Boga, wypełnia nakazy religijne, nie jest panem swojego życia, nie ma prawa odwołać się do szczęścia doczesnego jako zasady ostatecznej. To jest jedno stanowisko. Drugie mówi, że jesteśmy organizmem biologicznym, a nie nadprzyrodzonym. Możemy zrezygnować z myślenia religijnego, co w ramach pierwszego stanowiska jest nie do pomyślenia, ułożyć sobie życie w sposób doczesny. Przechodzę wobec tego, to jest wstęp. Teraz sprawy, które wynikają z tego odróżnienia stanowisk. Po pierwsze, nie ma wątpliwości, że ludzki zarodek jest człowiekiem w sensie biologicznym i tutaj sporu nie ma. Czemu mówię o tej rzeczy skądinąd trywialnej i oczywistej? Dlatego, że ona nie jest traktowana jako trywialna i oczywista. W sporach dochodzi bardzo często do nieporozumień na ten temat. Przypisuje się przede wszystkim stanowisku świeckiemu przekonanie o tym, że kwestionuje, jakoby zarodek był człowiekiem. Otóż nie znam żadnego człowieka, który broniłby stanowiska świeckiego i jednocześnie byłby skłonny powiedzieć, że zapłodnione jajeczko, zarodek, płód i tak dalej, w jakiejkolwiek fazie swojego rozwoju nie jest człowiekiem w sensie biologicznym. I tutaj jest wyraźnie powiedziane dlaczego. Zwolennicy stanowiska świeckiego nie uznają, że człowiek składa się z dwóch substancji, fizycznej i psychicznej. Twierdzą, że człowiek jest całością psychofizyczną i uśmiercenie człowieka polega na trwałym zahamowaniu procesów życiowych w organizmie psychofizycznym. Na tym polega zatrzymanie życia w zarodku w przypadku samoistnej aborcji albo w sztucznie wywołanej aborcji. Stanowisko świeckie nie uznaje tego rodzaju faktu jako fakt zabójstwa człowieka, chociaż przyjmuje, że zarodek jest w sensie biologicznym człowiekiem, ale w sensie biologicznym człowiekiem tylko dlatego, że ma tkanki, które są tkankami całkowicie ludzkimi. Każde inne rozwiązanie byłoby jawnie nielogiczne. Trzeba było powiedzieć, że dwoje rodziców jest ludźmi, w sensie należą do gatunku Homo sapiens, natomiast zarodek w jakiejś fazie swojego rozwoju nie należy do gatunku Homo sapiens, co jest oczywiście arbitralne i absurdalne. Tego nikt nie głosi. Natomiast stanowisko religijne, co jest w tym górnym akapicie, wielu sporów bioetycznych zaczyna się od pytania, czy zarodek jest człowiekiem. Zwolennicy stanowiska religijnego głoszą, że człowiek składa się z duszy i ciała. I słusznie argumentują, że jeśli zarodek ma duszę, jeśli zabójstwo polega na oddzieleniu duszy od ciała, to zabicie zarodka jest morderstwem. Z konieczności jest to czyn zawsze niedopuszczalny. Zabicie zarodka to zabicie człowieka. I stanowisko religijne od tego rodzaju przekonań odstąpić nie może. Znaczy, jeśli ktoś próbuje przekonywać osobę wierzącą, że powinna zgodzić się na to, że zarodek wolno uśmiercić, ale to nie będzie zabicie człowieka, podejmuje się rzecz nie tylko karkołomnej i niewykonalnej, ale nawet logicznie niedopuszczalnej. Za każdym razem, kiedy wchodzimy z kimś w spór, musimy szanować poglądy i pojęcia stosowane przez naszego partnera. Jeśli ktoś z góry mówi, że człowiek składa się z duszy i ciała i że nie ma tutaj żadnej przerwy w istnieniu pomiędzy życiem rodziców
i życiem przyszłych dzieci, no to oczywiście zarodek jest także człowiekiem w sensie metafizycznym. A być człowiekiem w sensie metafizycznym dla osoby wierzącej, to znaczy składać się z duszy i z ciała. Wobec tego, chociaż ja jestem osobą niewierzącą, uważałbym za rzecz absurdalną i niedorzeczną z mojej strony, gdybym osobie, którą uznaję za wierzącą i która mi to deklaruje, próbował wyjaśniać, że zabicie zarodka nie jest zabiciem człowieka. Ja rozumiem, że taka osoba musi tak myśleć. Jeśli ta osoba musi tak myśleć, nie ma powodu tę osobę perswadować, żeby zaczęła myśleć w jakiś inny sposób. Na samym dole wiele osób sądzi, że ten spór można rozstrzygnąć przez znalezienie autorytatywnej odpowiedzi na pytanie, czy zarodek jest, czy nie jest człowiekiem. Nie dostrzegają, że spór jest efektem dwuznaczności pojęciowej i niemożności znalezienia odpowiedzi na takie pytanie. Czyli, proszę popatrzeć na górze, nikt nie przeczy, w szczególności żaden z rozsądnych lekarzy ani filozofów o stanowisku świeckim, nie przeczy temu, że zarodek, płód, noworodek, dziecko i osobnik rozwinięty należący do gatunku Homo sapiens jest w sensie biologicznym człowiekiem. W każdym z takich przypadków tkanki należą do egzemplarza ludzkiego gatunku, ponieważ mają ludzkie DNA. Te tkanki składają się z ludzkich komórek i mają biologiczne oraz chemiczne cechy swojego gatunku. Jednak nie można twierdzić, że ochrona ludzkiego życia znajduje swoje uzasadnienie w cechach biologicznych człowieka. I tutaj dochodzi do istoty sporu. Nie można się spierać o słowa, trzeba się spierać o różnice poglądów, które z przyjętych definicji, przyjętych pojęć wynikają. Gdyby tak było, trzeba by człowieka należałoby traktować tak jak dowolnego innego przedstawiciela grupy naczelnych. To znaczy czysto biologiczne znaczenie słowa człowiek nie powinno być w tym sporze dla nas ważne. Z jednej strony nie ma żadnego powodu, żebyśmy odciągali osoby wierzące od przekonania, że człowiek składa się z duszy i z ciała. Ale jednocześnie to samo stanowisko nabiera szerszej wiarygodności dzięki temu, że używa się słowa człowiek w sensie czysto biologicznym. Bo istotnie nie dochodzi do zmiany gatunku w akcie przekazywania czy w procesie przekazywania życia. Z drugiej strony jednak, gdyby te cechy biologiczne traktować jako rozstrzygające, to trzeba było powiedzieć, że podobny sposób traktowania, jakiego się osoby wierzące spodziewają w odniesieniu do człowieka, należałoby rozszerzyć na rozmaite inne gatunki. Dlatego, że przynależność do gatunku byłaby kryterium rozstrzygającym. Gdyby tak było, to człowieka należałoby traktować tak jak dowolnego innego przedstawiciela grupy naczelnych, co pozwalałoby człowieka zawłaszczać, sprzedawać, traktować jak zwierzę i tak dalej. Nie godzimy się na taki status. A to znaczy, że ludziom przypisujemy inny status niż mają zwierzęta. Inny nie w sensie biologicznym, tylko inny w sensie moralnym, w sensie prawnym i w sensie społecznym. Trzeba zatem przyjąć, że słowo człowiek ma co najmniej dwa znaczenia. Człowiek w pierwszym sensie to egzemplarz Homo sapiens. Człowiek w drugim sensie jednostka zasługująca na ludzkie traktowanie. Te dwa terminy nie są równoznaczne. W filozofii to odróżnienie wyrażone jest w słowach, że człowiek pierwszy to jest organizm, człowiek drugi to jest osoba. Do tego człowieka nie wolno traktować instrumentalnie, nie dlatego, że jest organizmem, ale dlatego, że jest osobą. Odwoływanie się wobec tego do faktów biologicznych ma tutaj ograniczone znaczenie. Stanowisko religijne ma na poparcie swoich twierdzeń wskazuje na powszechną zgrozę, jaką budzi zabójstwo. To jest prawda. Proszę się nie przerazić tym, co Państwo widzą z lewej strony. To jest rzeźba. Są takie firmy, które się zajmują rodzajem sztuki określanej jako sztuka wypaczona, czy deviant art. Tutaj Państwo widzą osobę, której odrąbano głowę. To na szczęście jest tylko dobrze udawane. Jednak poczucie repulsji, przerażenia i zgrozy tego rodzaju obraz wywołuje. Stanowisko świeckie wskazuje na analogię z innymi gatunkami. Jeśli jajko to nie kura, tak jak widzimy na górnym obrazku, to podobnie zapłodnione jajeczko nie jest dzieckiem, jak widzimy na dwóch niższych. Fakt, że należą do tego samego gatunku i fakt, że mogą mieć wspólną biografię, nie przesądza o tym, że jajeczko ma być tak traktowane jak dziecko. Po drugie, zajmujemy się teraz drugim z kolei problemem. Argument z potencjalności, który jest często przytaczany także przez osoby, które bronią stanowiska religijnego.
Argument ten głosi, każde zapłodnione jajeczko jest potencjalnie ludzkim człowiekiem. Zatem zasługuje na opiekę okazywaną ludziom już od momentu zapłodnienia. Argument ten w rzeczywistości głosi, kto może być człowiekiem w przyszłości, zasługuje już teraz na to, by go wychować na człowieka. Jest to argument przekonujący prima facie. Prima facie to znaczy na pierwszy rzut oka, wtedy, gdy nie popada w konflikt z innymi normami. Jego moc normatywna bierze się jednak z bardzo ogólnej zasady. Wszystko, co może stać się lepsze, zasługuje na to, by je zmienić na lepsze. W tym sensie zarodek może stać się czymś lepszym niż sam jest w tej chwili. Mianowicie może się stać człowiekiem, który zasługuje na ludzkie traktowanie. Ale jeśli mówimy, że ponieważ może się stać, to powinien się stać, to możliwe jest sformułowanie tego rodzaju wymagania tylko pod warunkiem, że przyjmiemy ogólniejszą zasadę. Wszystko, co może stać się lepsze, zasługuje na to, by je zmienić na lepsze. Jeśli ten argument jest odczytywany nie prima facie, tylko jako norma obowiązująca bezwzględnie, to pociąga za sobą nieakceptowalne konsekwencje. Po pierwsze, albo żąda, by każdy zawsze coś poprawiał. Po drugie, albo żąda, byśmy wszystkich potencjalnych ludzi wyprowadzili na ludzi. W odniesieniu do pierwszego rozumienia tej zasady, chciałbym stwierdzić, że wieczne poprawianie wszystkiego jest propozycją krańcowo utopijną i taka interpretacja jest nieprzekonująca. Po drugie, jeśli ktoś żąda, byśmy wszystkich potencjalnych ludzi wyprowadzali na ludzi, to może to doprowadzić do tego, że każdy potencjalny zarodek będzie otoczony troską pozwalającą mu stać się rozwiniętym człowiekiem, ale także takie rozumowanie i takie rozumienie tej normy, jak w drugim punkcie zostało podane, prowadzi do przekonania, że każdy powinien mieć tyle dzieci, ile jest w stanie spłodzić lub urodzić. Czyli tyle, ile ma w sobie potencjalnych zarodków w przypadku kobiety lub ich modyfikatorów w przypadku mężczyzny. Pośrednio taka polityka prowadzi do deprecjacji ludzkiego życia, zaniedbań wychowawczych i silnych konfliktów społecznych. Jest równie utopijna, co punkt pierwszy. Chciałbym, żeby Państwo nie traktowali drugiego rozwiązania jako rozwiązanie całkowicie chimeryczne i przeze mnie wymyślone. To jest w istocie rozwiązanie, które było sugerowane przez świętego Augustyna. Święty Augustyn mówi tam wprost wyraźnie, jeżeli jakiś mężczyzna bierze sobie żonę i następnie decyduje się na to, żeby z żoną mieć kontakty seksualne, ale nie przyjmuje jednocześnie jako celu naczelnego tych kontaktów posiadanie dzieci, to traktuje swoją żonę jako prostytutkę. Jest obowiązkiem każdego człowieka mieć tyle dzieci, ile jest w stanie w sensie biologicznym spłodzić i urodzić. Myślę, że jest to wbrew takiej wyraźnej opcji po stronie przekonań świętego Augustyna konkluzja, która nawet wielu osobom wierzącym może się wydawać przesadnie ostra. Punkt trzeci. Argument z potencjalności jest wadliwy, ponieważ pomija fakt, że każdy zarodek ma wiele różnych potencjalności, a nie tylko jedną, prowadzącą do dorosłego życia. Ze zdrowego zarodka może rozwinąć się rozwinięty człowiek, to prawda, ale zarodek może też zachorować i obumrzeć. Może się od początku okazać niezdolny do życia, może okazać się zarodkiem, którego rodzice nie chcą. Proszę zwrócić uwagę, że tu się nie mówi, że rodzice nie planujący nowego dziecka mają prawo swój zarodek zabić. Mówi się tylko coś innego. Nie jest prawdą, że zarodek ludzki ma wyłącznie jedną potencjalność i z tego powodu powinien być wyprowadzony na dorosłego osobnika. Nie jest dobrze mylić ze sobą postulatów i opisu naturalistycznego. Z samego faktu, że zarodek jest zarodkiem, nie wynika mocą logicznego czy metafizycznego wynikania, to drugie jest powiedziane z lekką ironią, bo metafizycznego wynikania nie ma, że istnieje obowiązek doprowadzenia go do formy rozwiniętej. Obowiązek opieki i troski musi się opierać na innej zasadzie. Po świętym Anselmie powstało jednak wątpliwe przekonanie, że istnienie jest czymś lepszym niż nieistnienie. To twierdzenie zostało skutecznie podważone przez Gaunilona, jeszcze za życia Anselma i nie ma powodu do niego wracać bez wcześniejszego podważenia tego argumentu. A podważyć Gaunilona jak dotąd nikt nie potrafił. Stąd mają Państwo ten obrazek z prawej strony. To jest obrazek Wyspy Szczęśliwości. Argument Gaunilona przeciwko Anselmowi mówił, że jeżeli to, co jest bardziej
wartościowe powinno być zawsze realizowane zamiast tego, co jest mniej wartościowe, a więcej nawet jest realizowane w sensie metafizycznym, bo musi istnieć dzięki temu właśnie, że jest bardziej doskonałe, to argument, który pierwotnie był odniesiony do Boga, że Bóg jest to byt, którego o ile istnieje, jest bardziej doskonały niż wtedy, kiedy nie istnieje, ten argument da się odnieść także do Wyspy Szczęśliwości, a więc nawet wtedy, gdyby nikt nie spotkał nigdzie Wyspy Szczęśliwości, trzeba przyjąć jako metafizycznie pewne twierdzenie, że one istnieć muszą, ponieważ są najbardziej doskonałą wyspą. A do doskonałości wyspy należy to, że raczej istnieje niż nie istnieje. Czwarty argument. W każdym gatunku ssaków pewna liczba zapłodnionych jajeczek opuszcza organizm matki, która nie zdaje sobie z tego sprawy. Zakres tych strat jest znaczny. Czy można te protoorganizmy uznać za człowieka w sensie kulturowym i normatywnym? Moim zdaniem absolutnie nie. I tutaj pewna niechęć po stronie zwolenników religijnego traktowania rozrodu i wychowywania dzieci. Symptomatyczna jest niechęć do zajęcia jasnego stanowiska w odniesieniu do na przykład takich danych statystycznych, które Państwo tutaj widzą. Mają Państwo podane źródło, amerykański dziennik, czy tam czasopismo bioetyczne z 2008 roku. Zamieszcza artykuł napisany przez Toby Orda z Uniwersytetu w Oksfordzie, w którym mają Państwo przedstawione ilość utraconych w naturalny sposób zarodków. I tak, jeśli się przyjmie, że po zapłodnieniu, czyli w pierwszym tygodniu, liczbę zarodków za 100%, to już w drugim tygodniu zostaje 50% i potem to się, ten spadek zaczyna się wyrównywać, staje się bardzo łagodny, ale zdaniem Orda zatrzymuje się na poziomie poniżej 40%, czyli tam w 30 lub 40 tygodniu spośród zapłodnionych zarodków pozostaje mniej więcej 40%, czyli 60% zarodków zginęło. Trzeba sobie zadać pytanie, czy to 60% ludzi umarło. Jeżeli ktoś przyjmie definicję metafizyczną człowieka jako połączenie duszy z ciałem, no to musi powiedzieć, że 60% ludzi umiera w wieku do 14 tygodnia życia i na uzasadnienie tego przekonania nie ma nic innego, oprócz swojego przekonania, że tak mówi jego religia i koncepcja metafizyczna, która się na tym opiera. Jest to koncepcja metafizyczna, która posługuje się wyłącznie terminologią biologiczną, a nie terminologią filozoficzną. I wobec tego rodzaju dane wyglądają wtedy jako trudne do interpretacji albo wprost nieprzekonujące. Ja oczywiście nie będąc ani statystykiem, ani biologiem, nie wiem, czy Toby Ord dobrze charakteryzuje, czy niedobrze charakteryzuje te dane. Nie mam powodu wątpić, bo to jest wiarygodne czasopismo. Natomiast nawet gdyby to było na poziomie 70%, to pozostaje równie kłopotliwy problem odpowiedzi na pytania, co robić z pozostałymi 30%. Piąta teza. Trudne do przyjęcia jest też, że rozpoznany zarodek ludzki jest człowiekiem, a niedostrzeżony zarodek nie jest. To jest najczęściej proponowane rozwiązanie poprzedniego problemu, który był w punkcie czwartym. Jeżeli kobieta nie wie o tym, że straciła zarodek, to nie straciła zarodka. Jeżeli nie wiedziała o tym, że była przez krótki czas zapłodniona, no to nie doszło do śmierci człowieka, pomimo tego, że zarodek będzie definiowany jako człowiek. Status człowieka zależałby wówczas od spostrzegawczości otoczenia. Przyjmuje się jednak tę zasadę i twierdzi, że eksperymenty na komórkach macierzystych uzyskanych zarodków są niedopuszczalne, bo zarodki są ludźmi, co nas odsyła do problemu pierwszego. Już sam nie chciałbym teraz do tego wracać. Najbardziej ugruntowanym i szeroko stosowanym leczeniem przy użyciu komórek macierzystych jest transplantacja komórek macierzystych krwi i program z tego National Marrow Donor dysponuje pełną listą chorób leczonych za pomocą transplantacji. Każdego roku w Europie za pomocą komórek macierzystych krwi leczonych 26 tysięcy pacjentów. Znaczną liczbę komórek macierzystych oczywiście otrzymuje się z zarodków, co powoduje silne konflikty i kontrowersje. Punkt szósty. Podobnych trudności nie wywołuje teza, że ludzki zarodek uzyskuje uprawnienia ludzkie nie wtedy i nie dlatego, że jest organizmem, ale dlatego i wtedy, gdy staje się osobą. Status
Status osoby organizm ludzki uzyskuje na 3 sposoby. I teraz przechodzimy do charakterystyki stanowiska świeckiego. Po pierwsze, przez powszechne uznanie za osobą na podstawie wyglądu i działania. W odniesieniu do takich osób nikt nie stawia kwestii, że to nie jest osoba. Po drugie, na podstawie ustaleń prawnych, które nie uwzględniają zdolności jednostki do samodzielnego działania, tylko zaliczają ludzkie jednostki do pewnych kategorii i to w różnych systemach prawnych, w różnych krajach różnie zdefiniowane. Po trzecie, na podstawie zobowiązań opiekunów do roztoczenia nad zarodkiem opieki. Na samym dole, jak Państwo widzą, religia katolicka przyjmuje, że płód jest osobą od chwili poczęcia. Stanowisko świeckie przyjmuje, że początek istnienia osoby jest trudne do określenia. Jak Państwo widzą, tak zarysowane stanowiska słabo się nadają do przeprowadzenia racjonalnej i dobrze prowadzonej dyskusji. Bo jedno stanowisko jest dobrze zdefiniowane, ale zdaniem jego przeciwników bezzasadne. Drugie stanowisko, zdaniem wszystkich stron, jest słabo zdefiniowane, ale jednocześnie szuka lepszego uzasadnienia. Religia katolicka mówi, że wyraźnie można powiedzieć, kiedy płód staje się osobą i to jest w chwili poczęcia. Stanowisko nie przyjmuje, że można wyraźnie powiedzieć, kiedy i to mu się często zarzuca jako decyzja, która jest unikiem, albo jako dowód bezradności, nieumiejętności poprawnego definiowania. W tomizmie lekko zaznaczone jest przekonanie, że początkiem istnienia człowieka jako osobnego, kompletnego bytu ludzkiego jest moment animacji, który u chłopców następuje w 40 dniu po poczęciu, a u dziewczynek w 70 dniu po poczęciu. Te ustalenia Tomasz wziął od Arystotelesa i ich krytycznie nie badał. Jak Państwo widzą, współczesne stanowisko jest znacznie bardziej radykalne i wymagające niż stanowisko, które w przeszłości było podtrzymywane, w szczególności w późnym średniowieczu i w gruncie rzeczy nie uległo zmianie aż do późnego wieku XVIII. W tej sprawie mamy bardzo ciekawą wypowiedź ojca Jacka Salija, który podkreśla, że na temat aborcji święty Tomasz w ogóle się nie wypowiadał. Nie mam wątpliwości, że ojciec Sali ma rację. Tomasza aborcja nie interesowała. To, że przyjął 40 dzień, prawdopodobnie także dla dziewczynek 70, było w pewnym sensie decyzją, nie chcę powiedzieć przypadkową, ale przyjmowaną dość automatycznie, bez wnikania w jej uzasadnienie. Zatem słusznie ojciec Sali pyta, niech panowie pokażą mi teksty, gdzie Tomasz coś takiego twierdził. Mnie się udało znaleźć jedną, jedyną, kompletnie marginalną wypowiedź z jego młodzieńczego komentarza do sentencji Piotra Lombarda, z której wynika, że Tomasz liczył się z tezą Arystotelesa, jakoby animacja, czyli nie uczłowieczenie, jak pisze ojciec Sali, tylko uzyskanie duszy ludzkiego płodu dokonywała się w 40 dni po poczęciu. Chociaż ja myślę, że ojciec Sali ma całkowitą rację jako egzegeta pisma, nie sądzę, żeby jego wypowiedź tutaj była bezstronna. Twierdzenie jedna kompletnie marginalna wypowiedź w młodzieńczym komentarzu. No, trudno się chyba z tym zgodzić, że Tomasz będąc młodym teologiem popełniał błędy tylko z tego powodu, że był młody. Także chyba ojciec Sali nie chciałby powiedzieć, że to jest wypowiedź błędna. Wobec tego używanie określeń krytycznych, ale trudnych do podtrzymania w tego rodzaju sporach jest mało przekonujące. Natomiast w sumie teologicznej nawet problemu animacji ludzkiego płodu Tomasz nie podejmuje. To jest prawdą. W czasie polemik związanych ze sporem wokół aborcji fałszywie rozdmuchano ten argument, fałszywie oparty. Oczywiście zwrot fałszywie oparty jest zwrotem czysto retorycznym. Na wspomnianej kompletnie marginalnej, no trudno powiedzieć, że marginalne jest jedno z głównych jego dzieł, z młodzieńczego komentarza. W encyklopedii bioetyki, o której już wspomniałem, opartej na instrukcji Dignitas Personae, stwierdza się, u podstaw refleksji rozumowej obecnego nauczania kościelnego, tu bardzo słusznie i pięknie się odróżnia nauczanie Tomasza od stanowiska obecnego, które nie ma za sobą żadnego uzasadnienia w piśmie, ani w tradycji teologicznej, leży godność osoby ludzkiej. Człowiek ze swej natury jest podmiotem osobowym. Tym, co go określa najgłębiej jako osobę, jest rozumność i wolność. To jest 56. strona tego encyklopedii bioetyki.
No i jest to stanowisko, które może budzić dość wyraźne wątpliwości, bo encyklopedia uznaje, że człowiek ma być traktowany jak osoba od chwili poczęcia i to jest dobrze sformułowane, bo nie ma jednocześnie uzasadnienia, które by mówiło, że płód jest osobą. To jest tylko domniemane lub sugerowane. Natomiast osobę wyróżnia rozumność i wolność. Tutaj wyraźnie jest w użyciu, jest używane inne rozumienie osoby niż to, które by mówiło o animacji w chwili poczęcia. Stanowisko świeckie przyjmuje, że najpierw ustalamy, jak pewna jednostka powinna być traktowana ze względu na zdolność czucia, myślenia i organizacji życia. Później odpowiednio do dokonanych normatywnych ustaleń nadajemy jej status osoby lub nie. Jak Państwo widzą, propozycja świecka mówi, najpierw otwarcie dyskutujemy i ustalamy zasady etyczne i normatywne i w oparciu o te zasady etyczne i normatywne konstruujemy pewne pojęcia, które będą pojęciami niebiologicznymi w odniesieniu do człowieka, tylko będą człowiekowi nadawały pewien status szanowany przez kulturę, przez argumenty filozoficzne i przez wybrane relacje społeczne. Natomiast droga odwrotna, która jest faworyzowana przez stanowisko religijne, przyjmuje, że rozstrzygnięcie powinno mieć charakter najpierw ontologiczny. Najpierw musimy odpowiedzieć na pytanie, czym naprawdę jest człowiek i proponuje się, byśmy uznali, że naprawdę człowiek jest połączeniem duszy i ciała. Teraz to zapewnienie, że raczej taką metafizykę powinniśmy przyjąć niż jakąkolwiek inną, jest zapewnieniem w sensie filozoficznym, gołosłownym. Nie ma powodu, dla którego mielibyśmy przyjąć istnienie duszy substancjalnej. Filozofia od czasu romantyzmu, przepraszam, od czasu renesansu do dzisiaj ma wyraźne dwa nurty. Nurt, w którym zapoczątkowany przez Kartezjusza, w którym mówi się o osobnej substancji, jaką stanowi dusza, oraz nurt, który jest w jakimś stopniu materialistyczny, na przykład w pismach Lametriego, ale w bardzo znacznej swojej części odwołuje się wprost do Arystotelesa, to znaczy do przekonania o tym, że to, co określone bywa jako dusza, w rzeczywistości pełni funkcję formy. Znaczy człowiek jest połączeniem duszy z ciałem w tym sensie, że jest z jednej strony materialny, a z drugiej strony ma zdolność do rozmaitego funkcjonowania, co można uznać za pewnego rodzaju formę człowieka. Jeśli zastanowimy się na przykład nad tym, czy delfiny lub jakieś istoty z innych planet zasługują na ten sam szacunek co ludzie, to z religijnego punktu widzenia najpierw powinniśmy ustalić, czy delfiny mają duszę i jeśli tak, to jaką. Natomiast ze świeckiego punktu widzenia ważniejsze jest to, czy umieją przewidzieć zagrożenia, czy się boją z tych zagrożeń i starają się ich uniknąć, jak się przed nimi zabezpieczają, kiedy cierpią i czy są zdolne do współpracy. To znaczy definicje funkcjonalne, definicje odnoszące się do uczuć, definicje odwołujące się do sposobu rozumienia świata i do funkcjonowania umysłu w rozmaitych aspektach umysłu, w aspekcie afektywnym, emocjonalnym i racjonalnym, są rozstrzygające dla przyznania komuś statusu osoby. Natomiast nieprzynależność do gatunku. Przynależność do gatunku jest bardzo słabym uzasadnieniem. Mają tutaj Państwo z prawej strony cytat, ale trochę chyba szkoda czasu. Jeżeli Państwo zechcą wrócić do punktu 8, to zawsze będziemy to mogli zrobić. Wymieniona w problemie 6 druga metoda ustalenia tego, czy ktoś jest osobą, polega na wprowadzeniu prawnej decyzji, która nie musi uwzględniać zdolności jednostki do samodzielnego działania. W większości krajów europejskich przyjmuje się, że jednostka ludzka staje się osobą chwili narodzin lub chwili poczęcia. Natomiast nie ma racjonalnych argumentów, które wybierałyby ten pierwszy albo ten drugi moment. Z tego od razu widać, że jeśli chodzi o prawo, tego rodzaju decyzja nie jest samoistną decyzją prawną. Nie ma argumentów żadnych ani w filozofii prawa, ani tym bardziej w prawie stanowionym, które mogłyby zdecydować o tym, czy człowiek zaczyna się jako osobny byt ludzki, czy osobna jednostka ludzka w momencie zapłodnienia, czyli powstania zygoty, czy w momencie urodzenia się, czy w momencie późnego rozwoju płodu. Przy czym w tym przypadku jest sprawą bardzo trudną powiedzenie, od którego momentu
płód już nabiera statusu osoby. Dla wielu ludzi rozstrzygające jest tutaj wykształcenie centralnego układu nerwowego i przyjęcie, że płód staje się osobą w momencie, w którym jest w stanie reagować globalnie na bodźce, które nań trafiają. Jak długo nie ma centralnego układu nerwowego, tak długo nie można mówić, że płód odczuwa ból albo odczuwa strach, albo w jakiś inny sposób negatywnie reaguje na zewnętrzne bodźce. Nawet jeśli istnieją pewnego rodzaju powiązania nerwowe już wykształcone, które objawiają się jako odruchy bezwarunkowe. Znaczy odruchy bezwarunkowe polegają na tym, że prawda, dotykane części ciała mogą powodować reakcje palców, rąk czy nóg. Natomiast nie jest to jednoznaczne z odczuwaniem cierpienia. W jaki sposób może nas związać decyzja prawna? Odpowiedź, jak sądzę, musi wyglądać następująco. Oczywiście przestrzeganie jej jest obowiązkiem każdego obywatela. Bez względu na to, gdzie żyjemy pod jakimś prawem, jest naszym obowiązkiem prima facie przestrzegać tego prawa. To skądinąd nawet jest u świętego Tomasza, który mówi, nawet w krajach, w których obowiązuje inna religia, jest naszym obowiązkiem podporządkować się religii tamtejszej i tamtejszemu prawu, choćby to było niezgodne z religią i z prawem, które sami wyznajemy. Mamy prawo dążyć do zmiany takiego prawa, ale dopóki nie zostało zmienione, jest dla nas wiążące. Jednak to, że musimy się podporządkować, nie znaczy, mówi kolejny akapit, to jednak nie znaczy, że filozofia musi przyjąć stanowisko prawne jako najbardziej przekonujące teoretycznie. Stanowisko prawne ma charakter zdecydowanie klasyfikacyjny i uznaje, że cała klasa jednostek należących do gatunku ludzkiego składa się wyłącznie z osób. Można jednak być zdania, że stanowisko klasyfikacyjne jest dobre dla prawa, ale niedobre filozofii. Prawo musi działać schematycznie i stosować upraszczające uogólnienia, choćby tylko ze względów proceduralnych. Bo nie wolno dopuścić, na przykład, by oskarżenie o maltretowanie jakiejś jednostki zamieniało się przed sądem w spór o jej status metafizyczny. Sąd nie może dociekać dwóch rzeczy naraz. Czy skrzywdzony doznał uszczerbku na zdrowiu i czy był osobą. Powinien zająć się tylko pierwszą sprawą. Jeśli ma się zająć tylko pierwszą sprawą i pominąć kwestię, czy jednostka jest osobą, czy nie, no to tym samym w sposób schematyczny musi przyjąć jakąś definicję osoby. Filozofia ma prawo być bardziej dociekliwa i wolno jej pytać, jakie cechy musi posiadać jednostka, by należało ją nazwać osobą. Czyli filozofia może przyjąć inne stanowisko niż prawo, a tym samym być może stanowisko lepiej uzasadnione. Jeśli filozofia przyjmuje stanowisko empiryczne, a nie klasyfikacyjne, będzie mniej arbitralna niż prawo. Pozwoli uznać, że pewni ludzie są osobami, a inni nie. Na przykład naturalnie odmóżdżone noworodki, bo takie przypadki też się zdarzają. Trzecia metoda ustalania, kiedy jednostka ludzka staje się osobą, opiera się na deklaracji opieki. To w Polsce jest przypadek mało znany, ale w szczególności w Stanach Zjednoczonych jest w jakimś części przypadku stosowany, o tak to powiem. Rodzice mogą postanowić, że chcą mieć biologicznie własne dziecko. Stanowisko świeckie traktuje taką decyzję jako naturalną i moralnie niepodważalną. Stanowisko religijne ma tendencję stwierdzać, choć może niekanonicznie, jak sądzę, że tego rodzaju pragnienie jest dowodem pychy. Rygoryści religijni oczekują, że wierzący rodzice wykażą intencje posiadania dzieci jako owocu miłości, ale nie będą sobie rościć prawa do posiadania dzieci. Znów encyklopedia bioetyki na stronie 26, tak właśnie myśl wypowiada. O zapłodnieniu decyduje Bóg, objawiający się przez fakty biologiczne. Gdy naturalne pożycie seksualne nie daje potomstwa, małżonkowie powinni się uznać za trwale bezpłodnych. Stosowanie zapłodnienia in vitro jest niedopuszczalne. Dla stanowiska świeckiego taki problem jest trudny do zrozumienia. Instrukcja Donum Vitae, czyli dar życia, stwierdza, że specyficznie ludzkie wartości płciowości, to jest znowu cytat, prawdopodobnie chodzi o miłość erotyczną, wymagają, by przekazanie życia osobie ludzkiej nastąpiło jako owoc właściwego aktu małżeńskiego. Znów encyklopedia na tej samej stronie.
I dalej, nie można dopuścić sztucznego zapłodnienia homologicznego, czyli chodzi o zapłodnienie materiałem genetycznym małżonków, wewnątrz małżeństwa, za wyjątkiem przypadku, i proszę teraz na to zwrócić uwagę, za wyjątkiem przypadku, w którym środek techniczny nie zastępuje aktu małżeństwa, lecz służy jako ułatwienie i pomoc do osiągnięcia naturalnego celu. Zatem wykluczone jest zapłodnienie in vitro, a dopuszczalne są środki ułatwiające zapłodnienie, czyli to, co pobudza sprawność mężczyzny, receptywność kobiety i urządzenia chroniące zapłodnione jajeczka. Nie bardzo chciałbym się wdawać w szczegóły tego rodzaju propozycji, ale niewielka doza wyobraźni na pewno Państwu wskazuje, że tutaj są pewnego rodzaju sugestie, które osobom dość pruderyjnym mogą się wydawać daleko idące i zbyt śmiałe. Co właściwie pobudza sprawność mężczyzny, jest dopuszczalne. Receptywność kobiety też będzie dopuszczalne, czyli na przykład rozmaitego rodzaju pornografia i urządzenia chroniące zapłodnione jajeczka. No też na to nie chciałbym poświęcać czasu, ale są rozmaite pomysły, które spełniają tego rodzaju warunki i trzeba dość dużej wyobraźni seksualnej, żeby to zaakceptować jako naturalny sposób pożycia. Trudno zgadnąć, czy tego rodzaju sugestie są odczytaniem woli Boga, czy tylko postanowieniem administracyjnym Kościoła. Jeśli to drugie, to są to sugestie moim zdaniem dosyć dziwne. Choć oba stanowiska szczęśliwie przyjmują, że rodzicom wolno przed początkiem ciąży postanowić, że chcą mieć dziecko i że gdy ono się urodzi, będą się wspólnie tym dzieckiem opiekować, na tym jednomyślność się kończy. Znowu to jest dość typowa sytuacja, że jednomyślność jest sugerowana, wstępnie proponowana jako cel wysoki i bardzo potrzebny, a potem nieosiągana. Stanowisko świeckie pozwala, by rodzice uznali, że ich jeszcze niepoczęte dziecko już teraz jest osobą. Więc chciałbym, żeby Państwo wyraźnie widzieli, że stanowisko świeckie nie mówi, że osobą może być dopiero dziecko urodzone, a wcześniej na pewno nikt osobą nie jest. Stanowisko świeckie mówi, że zdefiniowanie osoby jest bardzo trudne i nie wystarczą argumenty metafizyczne, ani prawne, ani religijne. Rodzice mogą uznać, że już teraz je kochają za jego indywidualność, którą jeszcze nie znają, za jego podobieństwo genetyczne do nich samych, za oczekiwaną przez dziecko miłość od nich obojga, a także za deklarowaną miłość do tego dziecka. Mogą uznać, że w tej indywidualności nie liczy się ani płeć, ani imię, ani nieznane jeszcze talenty, dążenia i temperament. Inaczej mówiąc, można kochać swoje dziecko, zanim się jeszcze urodzi, czyli przed momentem animacji. Jeszcze przed powstaniem zarodka rodzicami kieruje czysta, aprioryczna miłość do konkretnego osobnika ludzkiego, bezpośrednio z nimi spokrewnionego. Nie do zarodka, tylko do przyszłego dziecka. W niektórych krajach możliwe jest prawne utrwalenie tożsamości takiego dziecka. Na przykład w Stanach Zjednoczonych rodzice mogą otworzyć mu w banku tak zwany escrow account, czyli konto, z którego pieniądze może pobrać tylko to dziecko pod warunkiem, że się urodzi i dojdzie do jakiegoś wyznaczonego wieku. Tak jak możemy na przykład, jeżeli dwoje rodziców jest muzykami, mogą kupić na 10 lat, zanim zamierzają mieć dziecko, fortepian dla swojego przyszłego dziecka, i to w Polsce takie przypadki podobno się zdarzają, to w Stanach Zjednoczonych można jeszcze otworzyć konto, które będzie wysoko oprocentowane, ponieważ prawdopodobieństwo wyciągnięcia pieniędzy z tego konta jest z definicji mniejsze niż w zwykłym przypadku. Jeśli rodzice nie będą mieli naturalnego dziecka, wpłata przechodzi na własność banku. Warunki negocjowane są indywidualnie. Nie ma jednak wątpliwości, że takie nieistniejące dziecko już przez rodziców jest traktowane jako osoba i nie widzę podstaw, dla którego należałoby im tego zabronić, jeśli ich postawa w stosunku do swojego przyszłego dziecka już teraz jest taka, jaką zamierzają okazać dopiero w przyszłości. Troska i miłość są tutaj ważniejszymi argumentami niż stwierdzenie faktu fizycznego. Stanowisko religijne nie pozwala na takie praktyki, uznając, że uwłaczają one statusowi osobowemu dziecka. Słyszałem nawet sugestie, że tego rodzaju dziecko bywa kupowane, dlatego że są włożone do banku pieniądze na jego koncie, co jest oczywiście jawnym niezrozumieniem, co to jest escrow account. Nie ma rodzicielskiej miłości do dziecka anonimowego.
mówi stanowisko religijne i chyba tutaj psychologicznie nie ma racji. Specjalne przywiązanie do biologicznie własnego potomstwa jest egoizmem. To jest inny argument na ten sam temat. Rodzice nie mają zdolności do nadania swojemu dziecku statusu osoby. Status ten nadawany jest przez Boga w chwili animacji, czyli wracamy do tego, co było na początku. Teraz przyjęcie tego stanowiska prowadzi do pewnych trudnych konsekwencji. Już pewnie niektóre były wspomniane, jak na przykład to, że pewne zarodki są gubione i nie wiadomo wtedy, czy były człowiekiem, zgodnie z definicją, że człowiek istnieje od chwili poczęcia, czy nie są człowiekiem, bo nie zaleca się, żeby traktować je jako człowieka. Przyjęcie momentu poczęcia za początek istnienia nowej osoby ludzkiej wiąże się z trudnościami dotyczącymi podziału zygoty. Trudności te są pomijane milczeniem lub rozwiązywane ad hoc. Po powstaniu zygoty nowa komórka zaczyna się dzielić. Najczęściej przemienia się w jeden protoorganizm, czyli zarodek, a następnie w płód. Zdarza się jednak, że zygota dzieli się na dwa lub ewentualnie więcej protoorganizmów i wtedy rozwijają się bliźniaki jednojajowe. W ich przypadku trzeba powiedzieć, że Bóg z góry wiedział, że powstaną bliźniaki i zygotę obdarzył w momencie poczęcia dwiema duszami. Ewentualnie powstrzymał animację do chwili podziału zygoty na dwa protoorganizmy. Zdarza się też odwrotnie, że dwie zygoty połączą się w jedną. Wtedy powstaje tak zwana chimera, czyli osobnik mający różne komplety DNA w swoich komórkach, choć stanowiąca jeden organizm. W tym przypadku należy uznać, z punktu widzenia religii, że Bóg stwarza dwie dusze w momencie poczęcia, po jednej dla każdych z dwóch zygot. Natomiast z punktu widzenia stanowiska świeckiego takie wyjaśnienie brzmi jako argument skonstruowany ad hoc. Tym bardziej, że nie ma żadnego uzasadnienia w dokumentach religijnych innych niż postanowienia kościelne. Punkt 12. Stanowisko religijne unika niekiedy trudności dotyczących momentu animacji przez stwierdzenie, że istotne znaczenie ma nie to, kiedy powstaje zygota lub protoorganizm, ale kiedy powstaje nowe życie. To jest w odpowiedzi na pytanie, jak rozwiązać problem chimer i problem bliźniąt jednojajowych. Mówi się wtedy, lepiej mówić nowe życie. Za tym sformułowaniem kryje się przekonanie, że rodzice stwarzają nowe życie z udziałem Boga i że na nowe życie, i że to nowe życie, tak jak każde inne, jest święte. Natomiast jeśli chcemy konsekwentnie trzymać się języka zrozumiałego w biologii, to z pewnością rodzice nie stwarzają nowego życia. W każdym gatunku życie przekazywane jest z pokolenia na pokolenie, ale nie wytwarzane od nowa. Rodzice przekazują swe geny i geny umożliwiają trwanie życia, gdy przekazywane zostaną w sposób pozwalający na wytworzenie żywych komórek zdolnych do podziału w sposób naturalny lub z pomocą medycyny. Więc chcę podkreślić, że stanowisko religijne ma prawo zdefiniować życie tak, jak uzna za stosowne, ale im bardziej się oddala od takiego rozumienia, które jest rozpowszechnione w biologii, tym mniejsze stają się szanse na to, żeby można było znaleźć jakieś wspólne stanowisko, wspólne przekonania łączące oba stanowiska ze sobą. I myślę, że jeszcze raz podkreślam przy tej okazji, że znalezienie tutaj porozumienia jest niemożliwe. Stanowisko religijne przyjmuje, że szczególna opieka należy się wszystkim biologicznie egzemplarzom ludzkim, bo wszystkie są osobami. Stanowisko świeckie przyjmuje, że nie wszystkie ludzkie organizmy i protoorganizmy są osobami. Stąd dla stanowiska świeckiego rozważne zdefiniowanie osoby jest czymś znacznie ważniejszym niż dla stanowiska religijnego. Istnieje wiele definicji osoby formułowanych ze świeckiego punktu widzenia. To niestety jest prawda. I nie warto pytać o to, jaka jest wiążąca definicja osoby, bo takiej wiążącej definicji osoby nie ma. Ja chciałbym Państwu przedstawić trzy zasadnicze definicje osoby, które są najbardziej charakterystyczne i najbardziej reprezentatywne. Skądinąd, ja nie badałem tego szczegółowo, ale na pierwszy rzut oka widać, że to są trzy stanowiska, które w pewnym zaczątkowej formie były, możemy znaleźć w filozofii Schopenhauera. Schopenhauer, definiując człowieka, mówi, że człowiek znajduje się w środku takiego dziwnego trójkąta postaw i ten dziwny trójkąt postaw polega na tym, że może się przekształcić albo w anioła, albo w diabła, albo w bydle. Istnieją trzy rodzaje przekształcenia się człowieka.
jeden efekt dobry i dwa bardzo negatywne. Człowiek może się sublimować do anioła, na co on skądinąd też patrzył dosyć krytycznie, albo może się antysublimować, czyli postawić sobie wysokie idealistyczne ceny, które prowadzą do jakiegoś satanizmu i perfidnego niszczenia sensu własnego życia innych ludzi, albo żyje tylko trywialnością, codziennym życiem, zaspokojeniem potrzeb i odpowiedzią na bodźce rynkowe, na nic więcej, czyli żyje wtedy jak bydle. To nie są dokładnie te trzy możliwości wymienione przez Schopenhauer, ale podobieństwo jest dosyć znaczące. Po pierwsze, istnieją definicje podkreślające ludzką racjonalność i podobieństwo do urządzeń zdolnych do rozwiązywania problemów. Zwolennikiem takiego stanowiska jest Daniel Dennett, który jest jednym z najbardziej cenionych filozofów kognitywistyki. Po drugie, definicje podkreślające ludzką zdolność do podejmowania moralnych wyzwań, obowiązków i zobowiązań. I to jest stanowisko Bernarda Williamsa, który wyraźnie jest kontynuatorem filozofii Kanta. I po trzecie, definicje podkreślające podobieństwa biologiczne między ludźmi i zwierzętami. I to dzisiaj jest najbardziej popularnym autorem, czy najbardziej znanym, Gary Fancione, który jest amerykańskim filozofem z Uniwersytetu Rutgers i swoją główną książkę napisał jakieś 7-8 lat temu, dość się stała popularna, twierdzi on wprost, że zwierzęta są osobami. Szybko zobaczmy, jakie są charakterystyczne twierdzenia każdego z tych trzech stanowisk. Moim zdaniem nie znajdziemy lepszej definicji człowieka jako osoby niż wśród tych trzech propozycji. Wobec tego fakt, że nie mamy jednej definicji osoby, nie wydaje mi się tutaj szczególnie bulwersujący albo szczególnie kłopotliwy. Jeżeli nie mamy jednej dobrej, ale mamy trzy całkiem niezłe, to jest lepsza sytuacja niż przyjąć pochopnie i dość arbitralnie jedną, rygorystycznie formułowaną definicję, za którą niewiele przemawia. To, co przemawia za tymi trzema rozwiązaniami, to jest traktowanie ludzkiej osoby jako jednego z przypadków, które rozszerzają się także poza sferę ludzkiego życia i zakres ludzkich organizmów. Dennett wprost twierdzi, że pewni ludzie i pewne komputery są osobami. On nie wskazuje na żaden istniejący komputer. W tej chwili żaden komputer i żadne urządzenie automatyczne zdolne do przetwarzania danych nie jest jeszcze osobą. Ale w przyszłości jego zdaniem tego rodzaju sytuacje będą się pojawiały. Za każdym razem zobaczą Państwo sześć warunków. Po pierwsze, osoba ma zdolność racjonalnego myślenia, czyli zwierzęta dla Denneta na pewno nie są osobami. Po drugie, daje się poprawnie opisać przez przypisanie stanów intencjonalnych. To mają i zwierzęta, i komputery, i ludzie. Po trzecie, różnicuje właściwe, niewłaściwe względem siebie postawy z naszej strony, czyli osobie nie jest wszystko jedno, jak jest traktowana. Jeżeli komuś jest wszystko jedno, jak jest traktowany, to przestaje być osobą. Po czwarte, ma zdolność do zachowań odwzajemniających, czyli dobrze traktuje tych, którzy traktują ją dobrze, a ma pewne poczucie resentymentu, które objawia w swoim zachowaniu, jeżeli jest pogardzana albo traktowana w sposób bezceremonialny. Po piąte, ma zdolność komunikowania się werbalnego i po szóste, ma świadomość i prawdopodobną zdolność wejścia w stan samoświadomy. Proszę zwrócić uwagę, że trzy pierwsze warunki przysługują nie tylko ludzkim osobom, ale wszelkim, jak on mówi, systemem emocjonalnym, intencjonalnym, czyli komputerom i może pewnym zwierzętom, z wyjątkiem tej racjonalności, która u zwierząt jest na bardzo niskim poziomie, ale w niektórych przypadkach być może daje się ustalić w sposób zadowalający. Warunek czwarty charakteryzuje pewnych ludzi i pewne zwierzęta. Dwa ostatnie warunki, czyli komunikacja werbalna oraz stan samoświadomy, na razie jest charakterystyczny tylko dla ludzi, ale być może za 50 czy za 100 lat pojawią się osoby oparte na przetwarzaniu danych. Bernard Williams daje sześć innych warunków. Osobą jest ktoś zdolny do myślenia w kategoriach moralnych, obowiązku, uprawnień, państwa celów. Potrafi odejść od maksymalizacji własnego interesu i okazać bezstronność. To jest pierwszy punkt wyraźnie sugerowany Kantem. Drugi. Ktoś, kto umie choć częściowo zrezygnować z utylitaryzmu.
Williams nigdzie nie mówi wprost, że uznaje utylitaryzm za filozofię nie do przyjęcia. Natomiast uznaje utylitaryzm za filozofię nie do przyjęcia w przypadku, w którym ktoś arbitralnie i dogmatycznie wprowadza utylitaryzm jako jedyną filozofię zasługującą na moralny szacunek. Williams jest współautorem książki napisanej przez niego i przez Smarta, w której rozważany jest taki bardzo przykry przypadek, mianowicie co należy zrobić w sytuacji szantażu moralnego. Jeżeli ktoś nam powie, że mamy do wyboru albo sami zabić jedną albo dwie osoby, albo nie robić nic, a wtedy on zabije 12, no to jesteśmy szantażowani moralnie. I utylitaryści zdecydowanie mówią, że w takim przypadku należy ulec szantażowi moralnemu. Williams uważa, że nie należy ulec szantażowi moralnemu, ale jednocześnie uważa, że w tym przypadku utylitarysta nie popełnia błędu moralnego, tylko przyjmuje rozstrzygnięcie, które nie musi być powszechnie przyjęte. Jest on w każdym razie podczas tego rozumowania zdolny od odejścia od stanowiska, które deklaruje, ale jednocześnie to stanowisko wybiera. To jest dopuszczalne. Niedopuszczalne jest natomiast dogmatyczne przyjęcie utylitaryzmu. Po trzecie, ktoś, kto ma zdolność do budowania spójnego ja, które dominuje nad jego motywami. Tylko ktoś taki jest osobą. Nie istnieją osoby bez poczucia swojej własnej podmiotowości. Po czwarte, ktoś, kto zabiega o trwałość czasową swojego ja, by móc planować życie, podejmować i spełniać zobowiązania. Po piąte, kto umie skonstruować własny charakter na własną odpowiedzialność i z tego punktu widzenia, w punkcie szóstym, ocenia starania innych o postępowanie sprawiedliwe i bezstronne. Inaczej mówiąc, wedle Williamsa, osobą moralną jest ktoś, kto musi cierpieć z tego powodu, że nie wie, kto poza nim jest jeszcze osobą moralną i nie wie, jak ma skonstruować własne ja i nie całkiem wie, jak ma traktować inne ja. Jak Państwo widzą, jest to koncepcja osoby opartej na wątpliwościach i na deklaracjach niezłomności moralnej. Wreszcie trzecie stanowisko to jest stanowisko Gary Francione, który mówi, że ludzie i zwierzęta są osobami. Charakteryzuje swoje stanowisko tak. Oczywiście to poprzednie z Williamsem to było wspólne dla człowieka i dla aniołów. Dennett uważa, osobą może być człowiek albo komputer. Williams uważa, osobą może być człowiek albo anioł. Francione uważa, osobą może być człowiek albo zwierzę. Dlaczego zwierzę też? Bo zwierzęta mają doznania i afekty, czyli emocjonalne podstawy do konsekwentnego działania. Tak samo jak ludzie. Po drugie, są zdolne do społecznych zachowań, do przywiązania, przyjaźni, poświęcenia i troski. Po trzecie, potrafią pracować i uczyć się. Po czwarte, zasługują na szacunek, nawet jeśli w sytuacjach konfliktu interesów ich roszczenia do sprawiedliwego traktowania są słabsze, bo ich interesy są bardziej ograniczone. Mimo to mają swoje własne interesy i jakoś ich interesy powinny być brane pod uwagę i w tym sensie zasługują na szacunek. Po piąte, zwierzęta są samodzielne i same się nie proszą o opiekę nad sobą. Po szóste, zwierzęta są zdolne do zachowań odwzajemnionych. Zdaniem Francione odmawianie zwierzętom statusu osoby bierze się jedynie z tego, że nalegamy, by zwierzęta były naszą własnością. Jego jednak zdaniem, Francione, jest to relikt myślenia charakteryzującego właściciela niewolników. Zwierząt nie wolno zawłaszczać. Bardzo zdecydowanie i wyraźnie broni tego właśnie stanowiska. Świeckie, jak widzimy, świeckie koncepcje osoby różnią się zasadniczo od koncepcji religijnej pod dwoma względami. Po pierwsze, status osoby nie jest wyznaczony kategorialnie przez przynależność do gatunku, ale funkcjonalnie, przez umiejętność spełnienia nietrywialnych zadań związanych z własnym życiem. Po drugie, wobec osoby nie wolno stosować przymusu. To widać we wszystkich trzech definicjach osoby. Ponieważ to sama jednostka, czyli osoba, decyduje o motywach, zasadach i celach swojego postępowania. Wolno na nią wpływać tylko stosując perswazję z uczciwym wyłożeniem własnych zamiarów. I tutaj jest podsumowanie tego, nie chciałbym tego czytać w szczegółach. Natomiast religijna koncepcja osoby różni się od świeckich przez to, że zdecydowanie przyjmuje, iż numer trzeci, każda osoba posiada wolną wolę.
To widzę jako wyraźną zaletę stanowiska religijnego w porównaniu do stanowiska świeckiego, w którym twierdzenie o wolnej woli się nie pojawia. Nie jest wprawdzie wykluczone, ale niewolna wola stanowi taką oś konstruowania koncepcji osoby. Dennett z tym stanowiskiem się nie zgadza, bo komputery oczywiście wolnej woli nie mają. Williams tak, ale tylko on jeden. Francione nie komentuje tego problemu. Być może zapytany i przyciśnięty do muru gotów byłby przyjąć, że kwestia wolnej woli jest ważna. Status osoby, choć zasadniczo trwały i nieodwoływalny, może ulec zawieszeniu lub utraceniu w wyniku głębokich zmian osobowości i stylu życia. To jest charakterystyczne dla stanowiska świeckiego, że człowiek, który jest osobą, w pewnych stanach swojej egzystencji czysto biologicznej może przestać być osobą. Wielu psychiatrów uważa, że skuteczne leczenie pewnych zaburzeń musi wiązać się z pozbawieniem pacjenta statusu osoby na pewien czas. Pacjent, który nie potrafi kierować swoim życiem, nie wypełnia zobowiązań, snuje księżycowe plany, wykorzystuje otoczenie i innych, obarcza winą za swe niepowodzenia, ujawnia, że nie potrafi być podmiotem autonomicznym, czyli osobą. To nie jest wyssane z palca. Ja rozmawiałem z rozmaitymi psychiatrami i od wielu z nich słyszałem, że to jest podstawowy warunek terapii. Bardzo często pewnego rodzaju schorzenia psychiatryczne biorą się z tego właśnie, że pacjent nie potrafi być osobą i wtedy należy mu wyraźnie pozwolić odczuć, co to znaczy naprawdę nie być osobą, żeby zechciał zrekonstruować to, co nie, prawda, dość nieświadomie stracił. W procesie terapii, wbrew poglądom Freuda, trzeba pacjenta podporządkować woli terapeuty po to, by zrozumiał, co to znaczy się poddać jakiejkolwiek woli, wszystko jedno, własnej czy cudzej. Niezmienne traktowanie pacjenta z szacunkiem wzmacnia w nim poczucie, że wolno mu upierać się przy szkodliwych nawykach behawioralnych i wolno mu zrezygnować z wzięcia na siebie odpowiedzialności za własne życie. Lekarz powinien niekiedy zawstydzać pacjenta, ośmieszać go i rugać, by wzbudzić w nim opór, gniew i chęć zaakceptowania własnej woli. W takiej sytuacji status osoby musi być czasowo zawieszony. Dla dobra pacjenta trzeba go niekiedy zmusić do dorosłości, choćby kosztem statusu. Podobnie trzeba traktować pacjenta całkowicie niezaradnego, który rutynowo popada w zależność od przypadkowych osób. Ponadto utrata statusu osoby następuje zawsze, gdy ktoś jest sprowadzony do roli niewolnika, gdy o niczym nie decyduje zgodnie z własną wolą czy wbrew swojej woli. Gdy o niczym nie decyduje, niczego nie robi na własną odpowiedzialność i za nic nie odpowiada. Żyje, jakby go nie było. Świat nie ma z niego żadnej korzyści i to nie jego ślady istnienia pozostają po jego śmierci, tylko ślady jego nadzorców. Jeżeli ktoś żyje takim życiem, nie jest osobą. Teraz przechodzę do sprawy nieco innej, ale silnie związanej z tym wszystkim, co było dotąd przedstawione w 18 punktach. To nie są dosłownie konkluzje. To jest komentarz, ale komentarz, który pozwoli rozwiązać znacznie w jakimś stopniu, chociaż na pewno nie do końca, problemy, które przed chwilą były przedstawiane. Potrzebne jest wyróżnienie statusu specjalnego, pośredniego pomiędzy statusem osoby i rzeczy. Nie jest to konstrukcja bardziej sztuczna, taka propozycja, żeby istniał status specjalny, coś pośredniego między rzeczą a osobą, to nie jest bardziej sztuczna propozycja niż prawnicze założenie, że każda jednostka ludzka jest osobą od początku do końca swojego życia. Status pośredni jest potrzebny dlatego, że nie można się zgodzić na to, by jednostki ludzkie, którym odmawia się statusu osoby, były automatycznie uznane za przedmioty, rzeczy, obiekty, które można zawłaszczyć lub którymi wolno dysponować dowolnie. Status pośredni nie musi być charakteryzowany jednolicie. Można wyróżnić w nim wiele kategorii, choć nie wolno w podobny sposób osłabiać statusu osoby. Ten pośredni status należy przyznać różnym obiektom. I mają tutaj Państwo w 10 punktach wymienione te obiekty, które nie są ani osobą, ani rzeczą, zasługują na szacunek, ale nie mogą mieć przyznanego prawa do samostanowienia. Po pierwsze, symbolom narodowym, religijnym, klanowym, stowarzyszeniowym. Nie wolno ich szargać, nie wolno ich sprzedawać, nie wolno
o nich zapominać. Po drugie, dziełom sztuki, pomnikom przyrody, osobliwościom przyrodniczym, dokumentom historycznym. To są także przedmioty, które mają specjalną ochronę prawną i tym samym wykraczają poza status zwykłej rzeczy materialnej. Po trzecie, gatunkom zagrożonym wyginięciem. Po czwarte, relikwiom religijnym, pamiątkom rodzinnym, wizerunkom eksponowanym publicznie itd. Dorysowywanie wąsów rozmaitym osobom przedstawianym jako kandydaci na prezydenta, wydrapywanie oczu powinno być prawnie zabronione, a w każdym razie powinno być moralnie potępiane. Po piąte, organom i tkankom używanym do transplantacji lub usuniętym z organizmu. To nie są przedmioty, które wolno zgubić, którymi wolno handlować, które wolno zawłaszczyć wbrew intencji dawcy lub instytucji, na którą dawca przeniósł swoje uprawnienia. Po szóste, zarodkom, płodom, żywym jednostkom ludzkim bez statusu osoby. Po siódme, ciałem zmarłych ludzi. Po ósme, zwierzętom. To, o co zabiega Francione, to jest przesadne żądanie. Istotnie zwierzęta nie są rzeczami i przedmiotami, z czego jednak nie wynika, że koniecznie muszą być osobami. Lepiej przyjąć, że mają one status specjalny, pośredni między osobami i rzeczami. Po dziewiąte, unikalnym wytworem przemysłowym i architektonicznym, jak na przykład Pałac Staszica albo Kościół Świętego Krzyża. I po dziesiąte, innym obiektom o kulturowo ważnej tożsamości. Obiekty mające status pośredni nie mogą być dowolnie niszczone, sprzedawane, skazane na zaniedbanie, zapomniane, zgubione, wymieniane itd. Podsumowanie. Jak Państwo widzą, mamy tutaj dwie kolumny, lewą i prawą. Mają Państwo porównane ze sobą stanowisko wierzących i stanowisko niewierzących. Z lewej strony mamy stanowisko niewierzących. Chociaż stanowisko niewierzących jest w silnym stopniu empiryczne i opiera się na rozmaitych elementach nauki, w szczególności racjonalnego myślenia i logiki. Są tutaj pewne założenia, które można uznać jako założenia wiodące, niepodważalne i których usunięcie właściwie albo niszczyłoby takie stanowisko, albo jego wiarygodność bardzo podważa. Więc część z tych założeń można całkiem dobrze nazwać dogmatami. Ja gotów jestem tak powiedzieć. Więc z lewej strony mamy dogmaty niewierzących. Nie istnieje substancjalna dusza. To tego w istocie stwierdzić się nie da, czy istnieje, czy nie istnieje. Bo jeżeli ktoś zechce być wyrafinowanym teologiem, to może powiedzieć, że istnieją dusze substancjalne, ale substancja jest tego rodzaju, że jest w ogóle nieujawniana dla ludzkich zmysłów, dla ludzkiego rozumu. Wystarczy tu się po prostu powołać na przykład na Spinozę. Prawda? Spinoza mówi, że substancja, która istnieje jako istota świata, składa się z nieskończonej liczby modyfikacji, ale umysł ludzki jest w stanie rozpoznać tylko dwie modyfikacje, psychiczną i fizyczną, a jeszcze oprócz tego jest bardzo wiele i nic na ten temat wiedzieć nie potrafimy. Więc można w ten sposób bronić substancjalności duszy. Można powiedzieć, że jest to tego rodzaju substancja, która jest nie do rozpoznania. I wyobrażam sobie, że rozsądny teolog przyjąłby właśnie takie stanowisko. Prawda, jak wszyscy wiemy, podczas podniesienia dochodzi do przemiany substancji przy zachowaniu atrybutów. Znaczy wszystkie atrybuty dające się postrzeżeniowo ustalić pozostają bez zmian. Natomiast substancja ulega zmianie. Tak rozumiana substancja może być traktowana jako trwały element świata, ale stanowisko świeckie, jak sądzę, nie ma żadnego powodu przyjmować substancji, które są nierozpoznawalne. Po drugie, człowiek jest podmiotem autonomicznym, co wyklucza status bytu pochodzącego od Boga i nadal zachowującego pewnego rodzaju zobowiązania względem Boga. Utrzymywanie człowieka przy życiu jest obowiązkiem prima facie. Zarodek nie jest osobą z powodów wymienionych. Te trzy teorie, które Państwu przedstawiałem, nie mają dobrych argumentów na rzecz przyjęcia, że zarodek jest osobą. Lepiej przyjąć, że zarodek ma status pośredni. Nie ma jednej świeckiej teorii osoby. Nie można stosować kilku równoległych koncepcji osoby jednocześnie. Czyli każdy, kto przyjmie stanowisko świeckie, powinien się zdecydować na jakiś rodzaj rozumienia osoby. Tutaj mamy co najmniej trzy możliwości do wyboru. Jak ktoś chce więcej, to pewnie dałoby się znaleźć. Po siódme, status osoby przypisywany jest w oparciu o kryteria empiryczne.
Status niewolnika wyklucza się ze statusem osoby, co w stanowisku religijnym nie byłoby do przyjęcia. Tam niewolnicy też są osobami. Po dziewiąte, rodzice nie stwarzają nowego życia, tylko są przekazicielami genów. I po dziesiąte, stanowisko prawne musi być respektowane, ale nie stanowi rozstrzygającego wyznacznika dla filozoficznej koncepcji osoby. I to zarówno w odniesieniu do prawa kościelnego, jak i do prawa cywilnego. To są dogmaty strony niewierzącej. Nie chciałbym mówić, że te punkty od 1 do 10 z lewej strony są logicznie z sobą tak silnie powiązane, że jedne wynikają z drugich. Myślę, że mamy prawo je traktować jako osobne założenia, z których dopiero wynika cała koncepcja, o której mówiłem wcześniej, to znaczy koncepcja rozwiniętej, autonomicznego funkcjonowania w duchu albo Deneta, albo Williamsa, albo Francione, z pewnymi tam modyfikacjami, o których już także wspominałem. W szczególności taką modyfikacją byłoby uwzględnienie tego trzeciego statusu pośredniego. Natomiast co jest dogmatem osób wierzących? Bóg jest Panem ludzkiego życia. Życie jest darem, którego nie wolno nie przyjąć i którym nie wolno dowolnie dysponować. W szczególności niedopuszczalne jest samobójstwo i niedopuszczalna jest eutanazja. Po trzecie, ustalenie definicji osoby należy do teologii. No i teologia ustala, że osoba powstaje w momencie animacji. Po czwarte, podstawą tej definicji jest koncepcja nadprzyrodzonej animacji pomimo istnienia bliźniąt jednojajowych i chimer. Ten problem jest nierozwiązany, chociaż przy pewnej dozie pomysłowości i konsekwencji dałoby się go rozwiązać. Trzeba tylko przyjąć wtedy rozwiązania, które są wyraźnie motywowane biologicznie, a czymś dla większości teologów trudnym do zaakceptowania jest przyjęcie, że ich własna dyscyplina, czyli teologia, opiera się na założeniach biologicznych. Punkt piąty, zarodek ma status osoby od chwili animacji. Szósty, ekstensjonalnie człowiek jest osobą jako organizm z gatunku Homo sapiens, czyli jest to zakresowe utożsamienie wszystkich egzemplarzy gatunku z pewnym statusem nadawanym ze względu także na jakieś cechy wyróżniane, w szczególności przez religię, jako możliwość zbawienia. Po siódme, zabicie płodu jest morderstwem dokonanym na człowieku, ponieważ płód jest osobą. Siedem istotnie wynika z sześciu. Po ósme, argument z potencjalności skutecznie broni życia płodu. Mówiłem, dlaczego to jest nieprzekonujące, ale są osoby, które sądzą, że mimo wszystko wyróżniona jest jedna przyszłość dla zarodka, a wszystkie inne są wtórne. Nie wiadomo, skąd bierze się takie twierdzenie, ale takie twierdzenie bywa podtrzymywane lub odsyła nas do punktu pierwszego. Bóg jest Panem ludzkiego życia. Dziewiąte, pozyskanie komórek macierzystych z nadliczbowych zarodków ludzkich jest niedopuszczalne. I wreszcie dziesiąte, zapłodnienie in vitro jest też niedopuszczalne, przy czym to w szczególności ten ostatni punkt, zapłodnienie in vitro, jest słabo przekonujący w wersji, w której się twierdzi, że jest to konsekwencja wcześniejszych założeń. Bo cytaty, które Państwu dawałem z Encyklopedii Bioetycznej, wyraźnie pokazywały, że może być owocem miłości sytuacji, czyli inaczej, że dopuszczalne są właściwe moralnie, jest dążenie do posiadania dzieci, które będzie tylko efektem, czyli będzie owocem miłości. No, nie bardzo wiadomo, co się tutaj ściśle biorąc ma na myśli. To znaczy, na pewno wykluczona jest sytuacja, w której nie wolno stosować jakichkolwiek ułatwień i usprawnień, bo były wyliczone ułatwienia i usprawnienia, które są dopuszczalne. Czemu wyłączone jest in vitro? Nie bardzo wiadomo. Zwykle się słyszy, ponieważ in vitro powoduje nadmierną liczbę zarodków i niektóre zarodki nie są implantowane. Na to pewne osoby odpowiadają, na przykład profesor Zoll albo pan poseł Gowin w swojej propozycji, że można by dopuścić zapłodnienie in vitro. Obie osoby są na pewno wierzącymi katolikami. Można było dopuścić zapłodnienie in vitro pod warunkiem, że liczba wyprodukowanych zarodków będzie równała się liczbie implantowanych, czyli będzie się pobierało wyłącznie na przykład dwa zarodki, żeby dopuścić do pary bliźniąt, a nie więcej. Nie ma odpowiedzi oficjalnej ze strony Kościoła na tego rodzaju propozycje. Czy to jest owoc miłości, czy to nie jest owoc miłości w takim przypadku? No i w ogóle używanie chyba tego określenia jak owoc miłości jest tutaj, ma bardziej charakter poetycki niż charakter decyzyjny. Nie wiadomo, jakby to należało rozstrzygać w przypadku realnego sporu. I jeśli dobrze pamiętam, to tym samym
dobiegłem do końca swojego wystąpienia. Dziękuję Państwu bardzo. Bardzo dziękuję Panie Profesorze i jeśli Państwo mają jakieś pytania, to proszę korzystać z okazji. Ja się chciałam tylko zapytać, czy to rozróżnienie osoby i to, o czym Pan mówił, że czasami jest tak, że człowiek jakby ma wyłączony w trakcie życia ten status osoby, czy to się też tyczy osób, które są na przykład w stanie nieświadomości, bo to mi się kojarzy z podejściem między innymi Petera Singera, który jest dość kontrowersyjny tutaj w tych swoich... To znaczy, jak rozumiem, chętnie odpowiem na pytanie, czy status osoby jest długotrwały, czy jest przerywany stanami nieświadomości, czy czegoś podobnego. To myślę, że to nie jest istotny problem. Znaczy, nie ma żadnego powodu, żeby przyjmować, że status osoby ulega rytmicznemu, cyklicznemu zawieszeniu za każdy moment, w każdym momencie, kiedy tracimy świadomość. Na przykład tutaj posłużę się takim przykładem no, dosyć oczywistym. Kto jest świetnym śpiewakiem, prawda? Osoby występujące w operze. No i nikt nie mówi, że śpiewak jest śpiewakiem tylko wtedy, kiedy śpiewa. Jak pani Netrebko, czy pani Garancza, czy pan Wilezon pojedzie do domu, nawet jak mają chorobę strun głosowych, która daje się zaleczyć, ciągle pozostają śpiewakami. Wilezon akurat miał chorobę strun głosowych, z której, o ile wiem, się wydobył. Byłoby czymś sztucznym mówić, że w okresie chorowania, ponieważ nie mógł śpiewać, przestał być śpiewakiem. Są pewne rzeczy, które jesteśmy w stanie określić dopiero ex post, patrząc retrospektywnie. Jeżeli choroba Wilezona jest wyleczalna, on się wyleczy i zechce nadal śpiewać, to będzie śpiewakiem. Jeżeli okaże się, że choroba strun głosowych jest tak poważna, że już nigdy nie wróci do śpiewania, no to powiemy, w jakimś momencie przestał być śpiewakiem i stracił tę możliwość. I w wielu innych zawodach jest dokładnie. Kiedy baletnica przestaje być baletnicą? Kiedy sportowiec przestaje być sportowcem? Kiedy poeta przestaje być poetą? Są ludzie, którzy mówią, rzucam tę pracę, do niej nie wrócę. Sami decydują. Albo niczego nie decydują, tylko zawieszają swoją działalność. Ale wtedy ex post możemy powiedzieć, stracił zapał, stracił talent, stracił chęć do podejmowania prób w takim momencie. Teraz już trudno powiedzieć, że ciągle ma szansę być śpiewakiem, albo poetą, albo znowu sportowcem. Natomiast ktoś, kto zejdzie z roweru, nie przestaje być cyklistą. Tutaj nie widzę istotnego problemu. Status osoby jest podobny do wszystkich przeze mnie opisanych funkcjonalnie czynności. Prawda? Kiedy na przykład kobieta traci zdolność do rozrodu? No, także to jest trudne do... Nie bardzo to, proszę nie gniewać, ale to nawet dla naszego życia nie ma większego znaczenia. Jeżeli ktoś rzeczywiście mając 50 lat, kobieta wychodzi za mąż i postanawia wtedy mieć dzieci, to dla niej to się staje istotnym problemem. Ale jeżeli mając 45 lat, nie podjęła decyzji, którą by chciała zapisać w testamencie albo u notariusza, że już nie będzie miała więcej dzieci. Natomiast faktycznie nie ma więcej dzieci. Czy powiemy, że od tego czasu jest bezpłodna? Chyba nie powiemy. Natomiast czy jest to kobieta, która chce mieć dzieci? Też chyba nie powiemy. Znaczy poszukiwanie definicji w tym przypadku wydaje mi się takim zabiegiem nieprowadzącym do rozwiązania żadnego problemu. Podobnie jak poszukiwanie definicji osoby. Jestem całkowicie zadowolony z tego, że mamy trzy konkurencyjne definicje osoby i nie widzę powodu, dla którego miała być jedna. Prawda? Na przykład jeśli chodzi o używanie pieniędzy. No w każdym kraju zwykle jest jakaś obowiązująca waluta, w Polsce jest to złoty. Ale jeżeli ktoś ma tylko euro albo ma dolary, to pójdzie, wymieni i kupi sobie to wszystko, co chciałby kupić. Tutaj trzeba zachować pewien rodzaj takiej elastyczności i nie wierzyć w to, że definicja rozwiązuje jakiś problem ostatecznie. Chciałbym, żeby pani się zgodziła ze mną. Dziękuję. Tak, bardzo proszę. Ja chciałem zapytać właśnie, że pan porusza tylko Kościół katolicki, po prostu przeciwnikiem jest. A powiedzmy weźmy hinduizm, czy powiedzmy taoizm, konfucjonizm, czy na przykład ludy pierwotne jakoś,
też jest kontynuatem, też byli ludźmi, znaczy są ludźmi, tylko po prostu dlaczego głównym przeciwnikiem na przykład tam in vitro czy czegoś jest Kościół katolicki. Powiedzmy, jak zabijemy na przykład milion zarodków przy eksperymentach, powiedzmy bez kontroli, bez niczego, to nie będzie żadne zabójstwo po prostu. Tak jak z ludobójstwem było, jak ktoś zabił tam jedną osobę, to był karany. Jak zabił 20, to dopiero trzeba było definicje prawne stworzyć. Po prostu, a chciałem się też jedno pana zapytać, bo tak pan odważnie wypowiada się i w telewizji, i w tym innym. Czy pan był na przykład w wojsku? Na przykład nie, bo to jest wiąże się z tym, że na przykład takie koleżeństwo, na przykład zagrożenie życia czy czegoś, to jest poszanowanie takie życia, robi się po prostu większe. Jak człowiek jest zagrożony, to po prostu w innych sytuacjach. Znaczy, czy byłem w wojsku? Byłem w wojsku przez krótki czas, ale nie sądzę, żeby to miało istotne znaczenie dla dzisiejszej dyskusji. To po pierwsze. Po drugie, to, że wojsko ma większy szacunek dla życia niż cywile, jeżeli pan to mówi serio, to mi się wydaje mało prawdopodobne. To znaczy, wojsko między innymi jest upoważnione do tego, żeby ludzi zabijać. Cywile tego uprawnienia nie mają nigdy. Byłoby to co najmniej paradoksalne mówić, że żołnierze dbają o życie bardziej niż osoby cywilne. Ja rozumiem, że panu chodzi o to, że istnieje braterstwo broni. Tak, znaczy, ale ludzie... nie o tym. Na przykład w wojnie uczestniczą po prostu ochotnicy, na przykład tak jak Rosjanie. Walczyli ci, co chcieli za tą ojczyznę. Ginęli, a oni zostali, tak jakby powiedzmy taką skrót definicji, tak dekownicy, to nie byli na pierwszej linii frontu, nie zginęli i gorszy materiał genetyczny, mówię to w tym sensie moje w wojsku, tym mówiłem, no, że najlepsze jednostki poświęcały się dla dobra ojczyzny czy ratowania, no, powiedzmy jakiejś wartości, a ci, co zostali... Jeśli pan pozwoli, Rosjan zostawimy na boku, bo to ja nie sądzę, żeby Rosjanie byli genetycznie jednorodni. Natomiast co do innych narodów czy innych społeczności, czy to istotnie jest prawda, że osoby najlepsze zawsze ginęły, a osoby gorsze miały tendencję do przetrwania? Myślę, że to nie jest prawda. To znaczy bardzo trudno chyba uzasadnić tego rodzaju bardzo ogólne socjologiczne twierdzenia. Na pewno w niektórych zrywach wojennych, tu pan ma rację, tam gdzie dochodzi do jakiegoś powstania, jest to cecha charakterystyczna dla wielu narodów, że jednostki najbardziej wyrobione, najbardziej patriotyczne i najbardziej ofiarne dobrowolnie zaciągają się do takich oddziałów, do których nie ma oficjalnego naboru i które nie są oficjalnie organizowane przez jakiś rząd. Weźmy, prawda, 2 dni temu rocznica śmierci marszałka Piłsudskiego. Oczywiście to, co robił marszałek Piłsudski w momencie, w którym podczas I wojny światowej pojawiła się szansa zdobycia dla Polski niepodległości, czyli kiedy organizował legiony, znalazł i starał się zebrać wśród legionów najlepszych mężczyzn, w sensie zdrowych, ofiarnych, idealistycznie nastawionych, gotowych na poniesienie ryzyka, mających silniejszą identyfikację z nieistniejącym państwem polskim niż z zaborem niemieckim, znaczy pruskim, austriackim czy rosyjskim. To jest prawda i w niektórych przypadkach tego rodzaju tendencja się pojawia. Natomiast nie chciałbym firmować, prawda, razem z panem takiego twierdzenia, że ci, którzy przetrwali, to byli gorsi. No, coś w pewnym stopniu tego rodzaju tendencje się rysują. One kompletnie nie mają nic wspólnego z tym, o czym dzisiaj mówiliśmy. Ale na przykład zabicie profesorów we Lwowie i wielu innych miastach, ale przypadek lwowski jest chyba najbardziej wyrazisty i jasny, no, był celowo zorganizowany przez Niemców, prawda? No, śmierć profesorów i inteligencji lwowskiej to nie był ściśle biorąc udział w wojnie, tylko to była masakra. Masakra i pewnego rodzaju ludobójstwo. Ale mimo wszystko, czy chcę powiedzieć, że ci lwowiacy, którzy nie byli zamordowani, jakoś są genetycznie gorsi, jak pan sugerował, z niczym takim nie mógłbym się zgodzić. Mam jeszcze takie pytanie. Zgadzając się ze stwierdzeniem, że spory, które tutaj bioetyczne, są nierozwiązywalne,
i nawet przekonywanie osób o innym światopoglądzie mogłoby być, no po prostu jest niedopuszczalne w gruncie rzeczy, jest nieetycznie logiczne, zgadzam się z tym. Czy wynikają z tego jakieś zalecenia dla ustawodawcy, zwłaszcza w państwie demokratycznym, jak powinien zachowywać się, w jakim zakresie ingerować w stosunki społeczne, w swoją no, normatywną regulację, później umożliwioną przez przymus państwa? Znaczy, to jest bardzo trudne pytanie. Ja mógłbym tylko zarysować wstępny szkic odpowiedzi, na pewno nic więcej. No, prawo powstaje zawsze w sposób przewidziany dla powstawania prawa. Znaczy, to musi obradować parlament, powołuje jako rzeczoznawców rozmaite komisje, rozmaite grupy społeczne, rozmaite specjalności chcą się przy tej okazji wypowiedzieć. Gdyby ktoś myślał o zmianie prawa w Polsce, akurat w tym zakresie, to myślę, że to byłby krok w dobrą stronę. Jak wszyscy wiemy, Konstytucja Polska mówi, że prawo broni jednostki ludzkiej od początku życia do śmierci. Natomiast w samym prawie, w sformułowaniu Konstytucji, nie jest wyraźnie określone, co się rozumie przez początek życia. I to zostało określone dopiero w dodatkowej uchwale parlamentarnej, albo nie, to było w rozporządzeniu Sądu Najwyższego, jeśli dobrze pamiętam, że przez początek życia należy rozumieć moment zapłodnienia. Tak wyraźne sformułowanie początku życia nie spotyka się zwykle w innych systemach prawnych. Więc pierwsza rzecz, którą warto było zrobić, to jest to przesadna dokładność, która nie bierze pod uwagę złożoności rozmaitych sytuacji i wyraźnie reprezentuje jeden punkt widzenia, mianowicie religijny, a nie jakiś inny. To pierwsze zadanie. Natomiast co przyjąć zamiast tego? To jest bardzo trudne pytanie i bym powiedział tylko tyle. W tej chwili widzę, że koniecznie trzeba sformułować, zdefiniować ten trzeci status pośredni. I wobec tego na pewno zarodkom, płodom, przysługuje pewien rodzaj specjalnej opieki. Natomiast znowu czymś przesadnym, a przez to mało wiarygodnym, jest twierdzenie, że jest to opieka charakterystyczna dla osoby ludzkiej. Dlatego, że w zarodku nie widzimy żadnych ani empirycznych, ani zmysłowych cech osoby ludzkiej. A w ogóle w definicji osoby ludzkiej raczej widzimy tendencję do konstruowania pewnego pojęcia, które choć oparte w jakim stopniu na czynnikach naturalistycznych, musi brać pod uwagę także pewne intencje, pewne wyobrażenia i kontekst konkretny, rodzinny i sytuacyjny, w którym myślimy o jakiejś osobie. Przykład, który podawałem, rodziców, którzy nadają status osoby swojemu dziecku jeszcze zanim w sposób czysto fizjologiczny myślą o tym, żeby mieć to dziecko, wydaje mi się całkowicie wiarygodny. I nie chciałbym, żeby jakakolwiek definicja prawa wykluczała taką możliwość. Nie chciałbym także, żeby jakakolwiek definicja prawa dopuszczała możliwość, że osobą nie jest dziecko już urodzone. Każde dziecko urodzone na pewno jest osobą. Każde dziecko, które ma zdecydowane, wyraźne, szczere zobowiązania rodziców po swojej stronie, nawet przed poczęciem jest dla nich osobą. Natomiast co ma zrobić prawo? Prawo chyba zawsze powinno być, szukać rozwiązań, które wyrządzają minimum szkody. Prawo nie powinno być inspirowane ani filozofią, ani religią, tylko powinno być brać pod uwagę rozmaite stanowiska i iść na, chciałbym powiedzieć, niekoniecznie racjonalny kompromis. Przyjąć sformułowania, które dopuszczają rozmaitym ludziom żyć zgodnie z ich własnymi przekonaniami, jeśli to nie są osoby, które w sposób jawny okazują pewną postawę antyspołeczną. Prawo nie może służyć do moralizowania, prawo nie może służyć do wzmacniania czy do osłabiania religii, prawo nie może być wykorzystywane do tego, żeby przekonania ludzi, których skądinąd uważamy za ludzi przyzwoitych, były tępione i uznawane za niezgodne z prawem. Wobec tego byłbym za prawem ostrożnym, nie maksymalnie racjonalnym, starającym się wyważyć racje i dążenia rozmaitych osób. Czy istniały gdzieś na świecie, może w Chinach, społeczności, które liczyły wiek człowieka inaczej niż u nas, mianowicie, że dodawano już te 9 miesięcy? Przepraszam, ale w jaki sposób uczyły, bo nie...
bioetyka? Odpoczęcia. No coś takiego. Dobrze, można tak liczyć, nie? To znaczy, na pewno to jest trafnie przez pana przywoływany fakt historyczny. I powiem nawet więcej. Wiem, że tak w Rosji carskiej było. Ale jeżeli się przyjmuje tego rodzaju system prawny, z tego wynikają paradoksalne konsekwencje, które też trzeba wziąć pod uwagę, bo nie ma nic gorszego, jak wprowadzić prawo, które rozbija się o nielogiczności, które samo stwarza. Jak to było w Rosji carskiej? Mianowicie w Rosji carskiej przyjmowano, że istotnie człowiek zaczyna się w momencie poczęcia, co ma szczególne znaczenie w przypadku bliźniąt wielojajowych. I tam przyjmowano rzecz następującą, że to dziecko, które urodzi się pierwsze, jest dzieckiem młodszym, a to dziecko, które urodzi się drugie, jest dzieckiem starszym. Bo to, które jest drugie, dłużej było w organizmie kobiety i to, które jest drugie, było głębiej umiejscowione, jeżeli one tam się jakoś między sobą miejscami nie zajmowały. I wobec tego dochodziło do paradoksów. Więc jeśli prawo stwarza paradoksy, to powinno umieć je rozwiązać, a rzeczą najważniejszą jest, nie powinno paradoksom zaprzeczać, jeśli już do nich dojdzie. I o ile wiem, w Rosji przyjmowano, że jeżeli do porodu dojdzie podczas Sylwestra, to dziecko, które urodzi się w Nowym Roku, jest dzieckiem starszym, a dziecko, które urodziło się w poprzednim roku, jest dzieckiem młodszym i to starsze, chociaż się później urodziło, dziedziczy majątek. Jeżeli ktoś gotów jest przyjąć tego rodzaju konsekwencje, które mnie się wydają jawnie nielogiczne, jawnie paradoksalne, to może serio proponować, żeby zacząć od momentu poczęcia. Ale jeżeli ktoś mówi, a to są rzadkie przypadki, nie warto w ogóle o tym myśleć, to sądzę, że to jest bardzo marny sposób formułowania prawa. Nie sądzę także, żeby było prawdą i serio można było przyjąć, że które urodzi się pierwsze jest młodsze. Ale tam przynajmniej widać było poważną próbę konsekwentnego przeprowadzenia pewnej mało wiarygodnej propozycji do końca. Proszę Państwa, bardzo serdecznie dziękuję za udział w wykładzie panu profesorowi. Raz jeszcze gorąco dziękuję za niezwykle interesujący wykład. Dziękuję bardzo. Będzie mówiła pani dr Beata Gryzio z Biblioteki Gdańskiej. Będzie mówiła na temat czarnej sztuki i nauki.